Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu rozpoczęła pracę w ciągu pasażu handlowego przy ulicy Wyspiańskiego, zwanego powszechnie pawilonami. To jedno z większych zadań remontowych, ale nie jedyne. Pawilony, które zbudowano na początku lat 70. XX wieku, to element charakterystyczny Tarnobrzega. W tamtych czasach te cztery połączone balkonami piętrowe budynki były jednymi z najnowocześniejszych obiektów budowlanych. Mieściły się tu najbardziej reprezentacyjne sklepy. Mieszkańcy stworzących pasażów tarasów chętnie obserwowali pochody pierwszomajowe. Budynki te wkrótce zmienią się nie do poznania. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu, która jest właścicielem obiektu, już rozpoczęła ich przebudowę. Decyzja wynika z tego, że pawilony, które są już kilkudziesięcioletnie, są w złym stanie technicznym, szczególnie jeżeli chodzi o estakadę. Jest to konstrukcja żelbetowa na otwartym powietrzu i przez te wiele, wiele lat nastąpiła degradacja tego betonu, żelbetu, zbrojenie pojawiło się na wierzchu, zaczęło rdzewieć. No i to wszystko zagraża bezpieczeństwu ludzi, którzy przechodzą pod tarasami. Dlatego decyzja zapadła, żeby to coś z tym zrobić. Było wiele pomysłów i propozycji zrewitalizowania tego obiektu. Ostatecznie spółdzielnia zdecydowała się na wyburzenie łączników pomiędzy pawilonami. Estakada komunikacyjna zostanie podzielona na cztery odcinki. Każdy pawilon zyska oddzielne wejście z nowymi schodami na pierwszy poziom. Jest to najlepsze rozwiązanie, najtrwalsze, najpraktyczniejsze i najmniej stwarza jakby problemów na przyszłość. W tej chwili zostały pomiędzy pierwszym a drugim pawilonem, licząc od ulicy Targowej, została już ta estakada zlikwidowana. I w tej chwili będą robione fundamenty pod nowe schody, schody żelbetowe, nowe stalowe będą. Są w tej chwili już przygotowane na zakładzie produkcji i w momencie, kiedy fundamenty już zwiążą, to zostaną tu przywiezione ze spawane w konstrukcję, no już taką stabilną, dostateczną i domocowane do pawilonów. Następnie zlikwidowane zostaną łączniki pomiędzy trzecim a czwartym pawilonem, kolejno pomiędzy drugim a trzecim. To planujemy zrobić jak najszybciej w tym roku, natomiast w przyszłym roku będą te dwa zlikwidowane, będą schody na szczytach pawilonów, co są przy pierwszym i przy czwartym. To jest dwuletnia inwestycja. No ze względu na to, że już jest taki czas, że najprawdopodobniej nie zdążymy tego zrobić w tym roku. Będzie kosztowało około 1 000 000 zł całe zadanie i będzie sfinansowane w całości ze środków spółdzielni. No a te pieniądze złożyły się przede wszystkim składki za fundusz remontowy od wszystkich podmiotów, które w pawilonach funkcjonują. Przez wiele lat tutaj nic nie robiliśmy, te pieniądze się cały czas odkładały gdzieś tam i w tej chwili jest możliwość, żeby je wykorzystać z pożytkiem dla wszystkich. Poza przebudową pawilonów na osiedlu przy Wiśle Młodych prowadzone są także inne prace remontowe. Jednym z najważniejszych zadań remontowych na osiedlu przy Wiśle Młodych w bieżącym roku jest projekt Tarnobrzeg bez smogu, polegający na montażu centralnej ciepłej wody i likwidacji piecyków gazowych w mieszkaniach. Dotychczas prace te wykonano w budynkach przy ulicy Wyspiańskiego 21, 17, 15, a obecnie w trakcie montażu jest budynek Wyspiańskiego 11, a w planie następne budynki przy ulicy Wyspiańskiego. Powtórnej termomodernizacji poddany został budynek przy ulicy Piłsudskiego 4, a obecnie w trakcie remontu jest budynek Dekutowskiego 5. W ramach prac remontowych dokonano remontu chodnika przy budynku Wyspiańskiego 20 wraz z renowacją zieleni, polegającą na wykonaniu nowych zasadzeń krzewów w ilości około 250 sztuk oraz 6 drzew niskopiennych. Kolejną z ważniejszych inwestycji, jaką obecnie prowadzi TSM, jest kompleksowa termomodernizacja budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Konfederacji Dzikowskiej 12, 14, 16, 18 na Tarnobrzeskim Osiedlu Dzików. Jest to jeden, bodajże chyba może nawet już ostatni blok spółdzielni, który nie był termomodernizowany. Chociaż na Dzikowie są jeszcze takie, które młodsze są od tego budynku. Elewacja tego budynku była bardzo zniszczona. Jeżeli mówimy o balkonach, szczególnie te balkony takie stalowe, które tam były dołączone do budynku, no były w bardzo złym stanie i to wszystko wymagało naprawy. Głównym elementem tej całej inwestycji jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem 10-centymetrowym, także to będzie znaczące poprawienie komfortu cieplnego w mieszkaniach. Zamontujemy balkony, będziemy robić coś z nowością, zakładać panele fotowoltaiczne na dachu, które będą służyły do zasilania węzła cieplnego. Inwestycja została rozłożona na 2 lata.
Jej ukończenie planowane jest na połowę przyszłego roku.